Antek Królikowski, bo stwierdziłaś, że on był trochę taką osobą, która no nieco zabierała tej przestrzeni innym, tak delikatnie mówiąc. Tak, ale to miało swoje dobre i czasem miało to takie strony właśnie, że byłam tym troszkę zmęczona, a czasem było to bardzo motywujące, bo na przykład jak wszyscy, czy byliśmy zmęczeni, czy byliśmy znudzeni, czy nie chciało nam się gadać, po prostu Antek ma taką cechę, że on jakby ma w sobie niespożyte pokłady energii. I oczywiście może to być dla kogoś drażniące, ale często jest to przy takiej sytuacji, gdzie na przykład, ja nie wiem, no jestem w jakiś sposób, nie wiem, taka ospała, czy mi się nie chce, to taka druga osoba naprawdę może zagrzać, że tak powiem, do działania. I on po prostu nie pozwalał, żeby ten nastrój opadł po prostu poniżej zera i naprawdę miał w sobie taką, ja byłam nim po prostu zszokowana, jak dużo on ma tej energii, że on nie jest zmęczony, że on w zasadzie, że tak naprawdę był chyba dobrany do tego programu trochę, żeby nas trochę pobudzić, żeby nas trochę rozruszać. Czasami trzeba było go trochę stopować i mówić po prostu, Antek, daj już spokój, nie będziemy grali w żadną grę, albo nie chce nam się, chcemy po prostu posłuchać szumu fal, ale tak naprawdę z dystansu, jak na to patrzę, to było fajne i potrzebna jest taka osoba w grupie, która jest taka, no właśnie trochę ma za dużo tej energii, tak żeby nią obdzielić resztę, no nie? Więc ja na Antka złego słowa nie powiem, bo on jest takim trochę dzieciakiem, trochę takim facetem, no naprawdę takim, wchodzi po prostu do pomieszczenia i rozdaje tą energię i gdzieś tam ludzie z niej czerpią. O tak bym to nazwała. A często na przykład wspominał o tym, że zostanie ojcem i że jego żona jest w ciąży? Bardzo często. Bardzo często. Myślę, że był tym faktem na tamten czas bardzo wzruszony. Jakoś tak dużo o tym mówił. Nawet byłam zaskoczona tym, że jest taki bezpośredni, że tak się tym dzieli. Ale pomyślałam, że to jest tak szczególny moment w jego życiu. Myślę, że też ja nie jestem mężczyzną, więc nie wiem, jak mężczyźni to odbierają. Wiem, że urodziłam dziecko, więc wiem, jaki to jest moment dla kobiety, w sensie dla mnie, jaki był. No na pewno we mnie mieszały się takie uczucia jak trochę lęku. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że te 9 miesięcy jest takim wystarczającym czasem, żeby się przygotować, ale w sumie jak rodziłam, to stwierdziłam, że w ogóle nie byłam na to przygotowana. Natomiast dla mężczyzny pewnie jest to jeszcze inna sytuacja, ale na pewno niezwykle szczególna. Po prostu to jest jakiś moment przełomowy i wydaje mi się, że po prostu on aż puchł od tego wszystkiego w takim dobrym sensie. I też rozmawialiśmy o tym, że wracamy i że nie możemy się spóźnić, dlatego że on czeka na ten poród i naprawdę dużo o tym mówił i był tam na maksa podekscytowany i myślę, że nadal w sumie jest, bez względu na to, co dookoła się dzieje, tak? A wiesz, że wielu ludzi na przykład zarzuca mu, że nie powinien brać udziału w takim projekcie, kiedy jego żona była w ciąży? No wiem, bo czytałam też o tym. Wiesz, to jest decyzja każdego człowieka. Natomiast ja nie wiem dokładnie, który to był miesiąc ciąży, natomiast ja też nie wiem, co ja bym zrobiła. No pewnie jakbym była w ciąży, to bym nie popłynęła, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast wiesz, ja zawsze sobie myślę tak, nigdy nie wiemy, co stoi za historią drugiego człowieka. Bez względu na to, jak on postępuje, w jakim jest miejscu, ja nie wiem, co nim kierowało. Są różne aspekty. Są aspekty finansowe, są aspekty relacyjne, są pewne rzeczy, które można zrobić tylko raz w życiu. Ja tak naprawdę nie wiem, co nim kierowało. Natomiast ja staram się też kiedyś miałam taką łatwość w ocenianiu, naprawdę. I bardzo pracowałam nad tym, żeby się tego pozbyć, dlatego że to mnie zjadało samą i było dla mnie niedobre. I myślę sobie, że nie mam prawa, jak patrzę na różnych ludzi, czytam o różnych rzeczach, ja tak sobie myślę, że ja nie mam prawa, bo ja naprawdę nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, w jakim są momencie życia. Naprawdę jest tyle aspektów jakby naszej konstrukcji, począwszy od dzieciństwa, kończąc na tym, w jakim są momencie życia, czy nie są na coś chorzy, czy na przykład, czy nie mają, nie wiem, ostatnich miesięcy, czy nie mają akurat takiego momentu, który chcą wykorzystać. Jest mnóstwo rzeczy i naprawdę ja jestem, że tak powiem, ostatnią osobą,
nie jestem tym człowiekiem, który robi jakieś rzeczy i nie mam, moim zdaniem ja nie mam prawa ingerować w jego życie i tutaj będę bardzo mocno i stała za Antkiem w tej sytuacji i stała za Asią w tej sytuacji, bo ja nie jestem ani nią, ani nie jestem nim. I tylko oni wiedzą, dlaczego pewne rzeczy robią, zrobili, tak jak każdy z nas